Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejne chińskie niskie buty, tym razem w kamuflażu pikselowym, takim powiedzmy idealnym na jesień, na jesienne takie kolory właśnie jak są w lesie. Można jeszcze wybrać inny kamuflaż, taki, który już wcześniej pokazywałam w tych wysokich butach, taki bardziej zielony. Film będzie składał się niejako z trzech części, czyli taka pierwsza poglądowa, później jak będę je używał, no i na końcu podsumowanie, o ile wytrwają do tej pory. Jeśli chodzi o takie właśnie poglądowe rzeczy, jak to wygląda z każdej strony. Samo szycie jak najbardziej jest w porządku, tam w środku widać jakąś tam nitkę w jednym i w drugim bucie, ale to w niczym nie przeszkadza, a tak ogólnie jest wszystko w porządku. No, z chińskiego opisu raczej zbyt dużo na temat tych butów się nie dowiemy, więc można się tylko domyśleć, z jakich na przykład materiałów to jest zrobione. Podeszwa oczywiście ogumowana, dosyć tak właśnie wysoko. No nie są to buty wodoszczelne czy coś w tym rodzaju. Bardziej przeznaczone na wiosna, lato, część tam jesieni. No w tej chwili jest jesień, w nich chodzę normalnie, ale nie zawsze jest w nich idealnie. No bieżnik jak widać tak tylko w takiej postaci. Szkoda, że tylko taki. Chociaż jest w miarę jeszcze agresywny, ale w tych innych butach był bardziej lepszy. Taki, który byłby tu w takiej formie kwadracików czy prostokącików, bardziej lepszy by był niż takim. Już w pierwszy dzień nawet, jak przyszedłem z powrotem do domu, to miałem tutaj kawałek drewienka z lasu przyniesione. Wbił się pomiędzy właśnie te końcówki. Same buty są lekkie, miękkie, elastyczne. Sznurówki są płaskie, więc sądzę, że nie będą mi się rozwiązywać, tak jak to zazwyczaj bywa w okrągłych. To po kilku miesiącach one się samoistnie mi rozwiązują, więc muszę zamienić na płaskie. Tutaj tego problemu nie będzie. Tu tylko mamy metalowe oczko na samej górze. Tu, gdzie zawiązujemy, pociągamy mocniej, to bardzo dobrze, że tu jest. To już dalej nie ma. Ale tu się nic nie psuje jak na razie. Jeśli chodzi o resztę materiału, to te części takie właśnie, tak jak tutaj, to jest bawełna, bardzo cieniutka, nie jest jakieś zbyt grube. Te za to tutaj części są nieco grubsze, twardsze, tak jakby to było z jakiegoś poliestru, nylonu, coś w tym rodzaju. Po prostu to jest grubsze od tego. Buty dzięki temu właśnie bardzo dobrze oddychają. Jeszcze mi się ani razu nie zapociła noga w takim czymś. No bo to po prostu dobrze oddycha. No i tak jak tutaj mamy tą część też dobrze oddychającą. No i tak samo tutaj. W górnej części tak samo. Tu cały tył jest właśnie taki czymś grubszym. Tutaj w środku mamy też taką jakby włożoną piankę. Jest właśnie ta górna część i środkowa. Bardzo mięciutka, więc bardzo dobrze się wkłada i nosi te buty. Z tyłu mamy pętelkę, jak przy zakładaniu powinno nam się to lepiej zaciągać na nogę, ale ona jest bardzo malutka, że mi dosłownie palec tutaj nie wejdzie. No ale w takich niskich butach jest to raczej zbędne. W tych wysokich jest zalecane i z tego używam. Tego w tej chwili w tych niskich nie używam, bo nie ma potrzeby. No i tak to mniej więcej jest poglądowo. No w tych wysokich butach bieżnik jest zdecydowanie lepszy niż ten. No ale powiedzmy, że ten jest, jeszcze jest w porządku. No i jak widać ten kamuflaż też po tej stronie też. Tak jak i tutaj. W języku mamy tutaj też taką pętelkę, nie wiem do czego służy, może jakieś spodnie z jakimś haczykiem, aby tu zahaczyć,
czy stuptuty, coś w tym rodzaju. Mamy tutaj markę, logo. Jeśli chodzi o rozmiarowość, zamówiłem taką, jak w Polsce bym normalnie buty zamawiał i wszystko jest tu w porządku. Jeśli chodzi o rozmiarowość, właśnie trzecie buty i wszystko się zgadza, także sądzę, że z butami nie ma problemu z rozmiarówką. To zazwyczaj rozmiarówka jest, jeśli chodzi o ubrania jakieś, tam przeważnie jest to wszystko zaniżone, więc trzeba zazwyczaj zamawiać o numer większy. W butach, jak widzę, wszystko się jak najbardziej zgadza, albo zgadza się akurat te, które ja kupiłem. No i buty, pomimo że jest tu dosyć spora ilość tej gumy na dole, nie śmierdzą, czy jakiekolwiek inne elementy nie są śmierdzące, tak jak to w poprzednich butach pokazywałem, to cała ta podeszwa, taka gumowa, mocno śmierdziała, chociaż to już troszeczkę z biegiem czasu się przewietrzyło, ale nadal czuć to, tutaj żadnego zapachu nie ma. W środku oczywiście mamy też wkładki. Nie jest ona idealna. Z takiej cieniutkiej jakiejś pianki. No ona już się po roznoszeniu troszeczkę zbiła, była troszeczkę grubsza. No ale zawsze takie coś można wymienić na coś własnego, lepszego. No i jak to się, powiedzmy, nieco zużyje, to sobie tutaj włożę coś porządniejszego. No początkowo w tych butach jak najbardziej spokojnie, dobrze się chodzi. Nie są raczej one przeznaczone właśnie na jakieś zimne miesiące, chłodne, bo to nie są ocieplane buty. Na jakieś mokre dni to nie ma problemu, o ile chodzimy tylko po mokrej powierzchni i nie ma jakiegoś wysokiego błota, wysokich traw czy coś w tym rodzaju, no to ta guma chroni nas do tej pozycji. No tutaj oczywiście, tutaj to by raczej przesiąkło, jakbyśmy mieli, włożyli na przykład ten but do kałuży czy coś w tym rodzaju. Dopóki nie ma jakiegoś dużego błota, to można w tych butach spokojnie chodzić i nic się tutaj nie dzieje. No jak już będzie więcej błota albo już będzie śnieg, no to takie buty do niczego się nie nadają. To już będę nosił te wysokie, które są zdecydowanie lepsze od tych. No chociaż tam jest troszeczkę gorsza oddychalność niż tutaj. Te buty jak najbardziej mi się sprawdzają. To sądzę, że wiosna, lato to idealne. No i tam na część, powiedzmy, jesień. Początkowa. No dopóki nie zaczną się jakieś mocniejsze opady, błoto, no to raczej tutaj już będzie gorzej. A tak jak na razie z tymi butami jest wszystko w porządku. Zobaczymy, jak długo one posłużą. Na razie nic się nie psuje, nic się nie porwało, więc jak najbardziej jest w porządku. No i tak samo jest z drugim butem. Praktycznie wszystkie, jedno i drugie, wygląda identycznie. Ogólnie całkiem ciekawy kamuflaż. Właśnie tak idealnie na jesień albo na późne lato, kiedy już mamy takie właśnie liście czerwone, brązowe, żółtawe, to bardziej tak do takiej ściółki brązowej idealnie to pasuje. Pierwszy kontakt nowych butów z polskim lasem. Cienka, typowo letnia skarpeta i but. Jak się chodzi, jest wszystko w porządku. Oddychalność jak najbardziej jest dobra. No ale niestety już jak się dłużej posiedzi lub postoi, no to chłód, i to nawet czasami bardzo mocny, czuć. No ale w końcu jest jesień, więc jest chłodno, więc w stopę też będzie chłodniej. Skarpety termoaktywne. Jest zdecydowanie cieplej w tej skarpecie niż w poprzedniej, cienkiej, typowo letniej.
Oczywiście podczas chodzenia jest wszystko w porządku, ale jak się dłużej posiedzi albo postoi, to troszeczkę czuć, ale jest zdecydowanie lepiej niż w poprzednich. Także jesienią lepsze będą bardziej cieplejsze skarpety niż jakaś cieniutka albo nawet termoaktywna, raczej z domieszką wełny by się przydała. Ale takie też będą przetestowane. Skarpety z domieszką wełny. No tu już jest zdecydowanie lepiej niż w poprzednich skarpetach. Gdy się dłużej siedzi lub stoi, już nie czuć takiego chłodu jak poprzednio, więc jest w porządku. No jak się chodzi, to i tak wytwarza się jakieś ciepło, więc i tak w takiej skarpecie będzie nadal ciepło, ale jest zdecydowanie lepiej niż w poprzednich skarpetach. No chociaż jest około 15 stopni, sądzę, że jak temperatura spadnie poniżej 10, to może być nieco gorzej. No ale to raczej nie są buty na bardzo niską temperaturę. Zwłaszcza zimową temperaturę. Ale tak jak jest dzisiaj, jest w nich wszystko w porządku. Jak na razie. Przyszedł czas na podsumowanie tego kilkumiesięcznego używania tych butów. Jak na razie z nich jestem bardzo zadowolony. Nic się w nich nie zepsuło. Mają dobrą oddychalność, co jest raczej pożądane wiosną albo latem. Jesienią może troszeczkę mniej, ale należy się wtedy zaopatrzyć w cieplejsze skarpety. No w sumie częściowo to wystarczą jakieś grubsze bawełniane, ale najlepsze są z taką z domieszką wełny. Wtedy już jest w porządku, zwłaszcza w późniejszym okresie jesieni. No zimą to na pewno w tych butach nie będę chodził, nawet jak nie będzie jakiejś mocnej chlapy albo śniegu, no bo do tego raczej są inne buty. Jeśli chodzi o cienkość tej podeszwy, no to nie nadają się te buty na jakieś, powiedzmy, górskie wędrówki, na jakieś tam, gdzie jest sporo jakichś różnych kamieni czy coś w tym rodzaju, bo ze względu właśnie, że cienka jest ta podeszwa, to nastąpiwszy na jakiś kamień większy, a nawet w sumie i w terenie na jakąś szyszkę, no to odczuwamy to mocno. Więc przy jakimś dłuższym chodzeniu na takim szlaku raczej to nie za bardzo, ale w zwykłym terenie leśnym, tam gdzie nie ma jakichś kamieni, jest to w miarę w porządku. No oczywiście przecież cały czas po szyszkach też nie będziemy chodzić, no ale po prostu chodząc na szyszkę odczuwamy ją pod sobą, tak jakbyśmy praktycznie byli bez obuwia. No ale takie jest to cienka i elastyczna podeszwa. No z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Jak na razie widzę, że wszystko jest tu w porządku, więc ja nie mogę narzekać. Po górach raczej nie chodzę, więc dla mnie tamta opcja i tak by odpadła, a po nizinach spokojnie można w tym chodzić. Jeździłem też sporo rowerem. Przyczepność do pedałów jest jak najbardziej w porządku, chociaż oczywiście nieco lepsza jest w tych innych butach, co mają trochę lepszy bieżnik, no ale w tym nawet jak jest but mokry, to przyczepność jest dobra. Buty się po prostu nie ślizgają po pedałach, więc też jest w porządku. No jak długo wytrzymają te buty, to jeszcze nie wiem. Ja stosunkowo często je używam. Powiedzmy od 3 do 5 razy w tygodniu, więc w większości takich tanich butów to wytrzymują u mnie do jakieś 1,5 roku do 2,5 roku. No ale jak się dużo korzysta, no to się częściej zużywają. To nie jest tak, że niektórzy wyjdą w teren raz na tydzień albo raz na miesiąc i później się chwalą, że ich buty wytrzymują po 10 lat. No i jeszcze w dodatku jeżdżą
do lasu samochodem. Więc taki but więcej jeździ w samochodzie niż chodzi w terenie. No więc nic dziwnego, że buty wytrzymują znacznie dłużej. Powiedzmy te nawet markowe droższe. A te tanie też by tyle wytrzymały, tak sądzę, jakbym nie korzystał z nich rzadziej. No ale z tych korzystam bardzo często, no więc siłą rzeczy raczej zbyt długo nie sądzę, aby wytrzymały. No ale jak wytrzymają 2,5 roku, to też z tego będę zadowolony. Na razie wszystko jest tu w porządku, więc nie mam co narzekać. Na zimę będą inne buty, bo te się nie nadają. Tamte jak na razie przetrwały też większą część roku, więc też jest w porządku. Sądzę, że z tymi też będzie podobnie. I to chyba tyle, jeśli chodzi o te buty. Ja polecam, nie namawiam. Jak ktoś nie potrzebuje, to nie kupuje. Ja miałem taką potrzebę, to sobie kupiłem. Cena, gdzie oczywiście ja sobie je kupiłem, jak to zwykle u mnie bywa, wszystko będzie podane pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.